Przyjechałem z trasy. Gołąbki pogoniłem z 8-10 minut temu. Miałem je nagrywać, ale mówię, nagram. Tak świry chodzą. O której były pogonione? 4:15:20. 4:20. Chodziły dzisiaj cały dzień? Co? A goniłeś trochę? Nie, ja nie ganiałem, one sami się zbudują. Jak wygoniłeś z budy? Jak wygoniłem, to się sami zbudują. A tu mi teraz jak chcę, to mówię, że mam przyjść otworzyć, jak przyszedłem, to siedziałem na budzie i też ze 30 chodziło. Albo ile? Jak ja widziałem te dwa białe, jak latały się dyndały, to ja wtedy wygoniłem i też chodziły wszystko. A nic nie łapałeś u siebie? Nie, nie nic. Te dwa osobno chodzą, bo dopiero wypuściłem je, wiesz? No zobacz, czerwona chodzi z tym wiem. No chodzi, zaczęła chodzić, ale nie chodziło, mówię ci, od razu do ciebie siadała. Mówię, jak ona się nauczy. Ja jej nie zlikwiduję, ona mi się podoba. To jest mój gołąb. Patrz jak parę idzie, zobacz, idzie. No to idzie wąt. Ona z jajkiem chyba jest. Jest, no. Widziałem, że ona obratowa, biegnie mi do budy i na ten. Żeby ta widynka nie ten, to by nie siadły już. Niech siadają. Pokażę ci, które znaki zielone. No ja wiem, no przecież ta widynka ma takie, takie same, no. To były tak, z takimi znakami było parę? No to były... Trzy powinny być. Trzy. Są były. Trzy? No, żółty. Żółty, no. I czarny. Czarny i miedziany. Z lotami takimi. Nie, to jest ten mój. No to jest to. Ale jeszcze jeden jest czarny. Tam siedzi chyba na brzegu. Tak? Nie, to nie on. Dobra, pozdrawiamy. Słaby dzisiaj locik, bo parę razy pan Leszek mówi, że były gonione. O, tam żółta jest, widzisz? No jest to żółta, no. Jeszcze jest. Dobra.